Hamburg, 16 października 2021. Jesteśmy przy ratuszu. Jest tabliczka Plac Adolfa. Plac Adolfa, który był wnukiem Adolfa II, fundatora Lübeck, Adolfa III, fundatora Nowego Hamburga. Tutaj w 1230 roku fundował klasztor świętej Marii Magdaleny. Zmarł 8 lipca 1261 roku. Był pradziadkiem polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Dzisiaj 16 października, szczególnie dzień, kiedy wybrano, jak się mówi, zaplanowano wybór papieża z Wadowic, Polaka. Tak uważałam też. Bardzo się cieszyłam, jak został wybrany, że to spełnia się przepowiednia, pełno nadziei było. Tylko kim był ten Jan Paweł II? Został wybrany planowo 16 października. 16 października 708 roku objawił się święty Michał Archanioł we Francji. Jest taka wyspa i zamek świętego Michała. Dlatego też 16 października w 1793 roku barbarzyńcy w ramach planu 527 lat zgilotynowali królowę Francji. Królowa Francji Maria Antonina była prawnuczką królowej Polski. Królowej Polski Eleonory, która miała ślub na Jasnej Górze 27 lutego w 1670. Ślub z Michałem Korybutym Wiśniowieckim, pochodzącym z rodziny świętego Stanisława Kostki. Jest ratusz, który stoi na dwóch klasztorach fundacji Adolfa IV, pradziadka polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Ta królowa Francji była żoną wnuka króla Polski Augusta III Sasa. W ogóle pierwszy kościół w Hamburgu ufundował Karol Wielki dla ewangelizacji pogańskich Sasów. W 810 roku. Tutaj zaraz przechodzimy na plac przy ratuszu. Plac się nazywał od 19 kwietnia 1933 roku Placem Adolfa Hitlera. Tak samo w Wadowicach był Plac Adolfa Hitlera. Teraz jest placem Jana Pawła II. Większość placy Adolfa Hitlera są placami Jana Pawła II. Tak również wiele ulic. Tak samo, to ta sama firma promowała Karola Wojtyłę jako polskiego papieża, która promowała Adolfa Hitlera jako mesjasza narodu niemieckiego. Dekret wyszedł 14 sierpnia w 1943 roku w Wewersburgu, że należy się Hitlerowi cześć boska. Hitler, Adolf, tak ślady chodził właśnie śladami czterech Adolfów, właśnie tutaj w Hamburgu. Dlatego jego przyjaciel Gauleiter Hamburga sprowadził do Hamburga go 33 razy. Tutaj występował w tym ratuszu. Ratuszu, który po pożarze Hamburga w 1842 roku powstał na dwóch klasztorach. Klasztorach franciszkanów i dominikanów. Fundacji Adolfa IV Schauenburga.